stronie opozycji wystąpi pani Justyna Melonowska. Bardzo proszę, wielkie brawa. W przeciwieństwie do profesora Hartmana spróbuję się ustosunkować do tezy tej debaty. Nauka czyni Boga zbędnym. Mówi głupi, w swoim sercu nie ma Boga, twierdził psalmista. Dziś jednak, i tak chyba da się ująć tezę naszej debaty, mówi rzekomo mędrzec nie ma Boga. Zbadajmy zatem naturę tej mądrości. Uczyńmy to przyjmując roboczo perspektywę A. filozoficzną, B. teistyczną. Patrząc na badaną kwestię w ten sposób, zauważamy przede wszystkim, że ci, którzy uważają naukę za jedyny wiążący i normujący model poznania, wysyłają już tezę filozoficzną. W istocie cieniutka linia dzieli twierdzenia fizyczne od metafizycznych i dziś prawdopodobnie wielokrotnie ją przekroczymy. Moja wątpliwość dotyczy tego, czy uczynimy to kompetentnie. I tak znany fizyk Steven Weinberg twierdzi, że słowu Bóg można przypisać dowolne znaczenie, a zwykle pod tym terminem skrywa się porządek i harmonia. Podobnego pojęcia Boga nie uważa on za błędne, ale zazwyczaj nieinteresujące i nieistotne. Być może uznałby je za ważne, gdyby używał go poprawnie. Zgodnie z prawidłowym i wielowiekowym, co nie znaczy, że pozbawionym trudności logicznych, rozumieniem tych kwestii Bóg, o ile istnieje, posiada szereg atrybutów. A. Abstrakcyjnych, to jest musi być pełnią doskonałości. B. Partykularyzacyjnych, czyli dotyczących określonych kategorii, np. wszechwiedzy, wszechmocy, doskonałej dobroci, piękna. C. Dotyczących bytowej pierwotności. D. Metaatrybutów, takich jak wieczność temporalna bądź atemporalna, bezcielesność, nieprzestrzenność. E. Relacyjnych, to jest dotyczących jego transcendencji i wszechobecności. Oraz F. Relacyjnych dotyczących stworzenia, to jest ukrytości i objawiania się, bycia przedmiotem czci, czy źródłem i gwarantem moralności, gwarantem możliwości wiedzy również. Byt, który spełnia łącznie te warunki, nie może być elementem świata i nie może być nam dostępny empirycznie. Myli się zatem Weinberg, twierdząc, że pod pojęcie Bóg można podstawić dowolną treść. Nie jest to z pewnością karalne, gdy na jednym kontinuum stawia on Boga oraz driady i nimfy. Jak się wydaje, istnieje jednak różnica między tym, co wszyscy nazywają Bogiem, wedle słów świętego Tomasza, a tym, co nazywają tym terminem niektórzy naukowcy. Oczywiście uprawniony i konieczny dla czystości procedur badawczych sceptycyzm wymaga, by traktowali oni Boga jako zbędną hipotezę, zgodnie ze słynną formułą Laplace'a, muszą opierać się na założeniu, że żaden byt nadnaturalny nie interweniuje w przebieg obserwowanych procesów. Nieuprawnioną uzurpacją jest jednak twierdzenie, że takiego bytu nie ma i być nie może. Teistyczna perspektywa pozwala nam tymczasem zauważyć nie bez zdumienia, że teza debaty prezentuje nam naukę jako jakąś moc demiurgiczną, zdolną czynić, zdolną sprawiać. Nauka już nie opisuje, ona sprawia, ona czyni. Przypomina się tu grecki termin pojein, biblijny termin na akt kreacji świata. Istotnie można powiedzieć, że Bóg ustępuje dziś przed tym demiurgiem. Religia usuwa się z drogi nauce. Czy zatem nie istnieje tu płaszczyzna wspólna? Otóż chrześcijaństwo i cywilizacja chrystianitas zawsze stały na przekonaniu o logosie i logotypicznej, a więc dającej się badać strukturze rzeczywistości. To samo twierdzą programowo ignorujące objawienie znawcy teologii naturalnej. Jeśli nasze teorie nomologiczno-matematyczne opisują świat, to znaczy, mówią oni, że nasz umysł do niego przystaje. Minimalna racjonalność świata jest zatem niekwestionowalna. Wydaje się zatem, że w tym podstawowym opisie religia i nauka zgadzają się ze sobą. Innym i bardzo ważnym problemem jest rozwój teorii ewolucji, którą niektórzy teiści różnej proweniencji, różnych wyznań, zdecydowanie odrzucają. Zwłaszcza poligeneza mogłaby się okazać trudnością dla nauczania nie tylko katolickiego kościoła. Jednak już w roku 1950 w encyklice Humani Generis Pius XII wyjaśniał, że urząd nauczycielski nie sprzeciwia się badaniom źródeł życia. Byłoby sprzeczne z nauczaniem kościoła i tradycją wiary to z pewnością, gdyby stwierdzić, że istnienie duszy ma przyczynę naturalną, niezakotwiczoną w boskim akcie stwórczym. Jak to jednak podsumował mój znajomy paleontolog, dusza ludzka ma zerowy potencjał fosylizacyjny. Innymi słowy, jest wątpliwe, abyśmy kiedykolwiek znaleźli jakieś jej skamieniałe pozostałości, empirycznie dowodzące jej istnienia, co oczywiście niektórzy uznają za dowód jej nieistnienia. W gruncie rzeczy, podobnie jak Miłosz i wielu innych, sądzę, że konflikt między nauką a religią dotyczy nawyków umysłowych, ale też biegłości bądź zuchwałości w dziedzinie religijnej. Jest to też zatem konflikt postawy. Nikt bowiem, żaden teista, ani żaden sceptyk nie dysponuje ostatecznym kryterium możliwego i niemożliwego. Trzeba zatem zachować pokorę.
Być może obie te perspektywy, sceptyczną i teistyczną, łatwiej byłoby pogodzić, gdybyśmy wyraźniej widzieli różnicę między cognoscere a comprehendere, to jest między poznawaniem a pojmowaniem. To, że poznajemy rzeczywistość, nie oznacza jeszcze, że ją pojmujemy, to jest, że poznajemy ją w stopniu, w jakim ona jest poznawalna. Właściwe pytanie brzmi zatem, czy wiemy o istnieniu czegokolwiek, co wyklucza istnienie bytu absolutnie doskonałego? Odpowiedź na dziś brzmi: nie, nie wiemy. Namyślając się nad relacją nauki i wiary, czy wszechświata i Boga, musimy zatem przede wszystkim pamiętać, że teleskop wyostrza widzenie, ale nie zmniejsza faktycznego dystansu do obiektu. Opierałam się na pracach Weinberga, Pipera, Kołakowskiego, Miłosza Zawirskiego i Wojtysiaka, którym dziękuję. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Justyna Melonowska.